Jest środa, 9 kwietnia. Na początku tego świętego czasu modlitwy proś Boga, by udzielił Ci łaski ukochania i poznanie Jego samego, by otwierał Twoje serce na wypełnienie Jego najświętszej woli. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Jezus zwraca się do Żydów, którzy Mu uwierzyli, a jednak mają w sobie jeszcze coś z niewiary. Jest w nich upór i pycha, czyli taki rodzaj niewoli, który nie pozwala im oddać swojego życia Bogu. Nie chcą przyjąć słowa w pełni, a tylko w elementach, które im pasują. Jakie jest Twoje zaufanie Jezusowi? Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jednak niewola nie jest właściwym sposobem bycia żadnego człowieka.
jakie osoby, rzeczy lub czyny nie wolą Ciebie? Z czym w swoim życiu nie potrafisz sobie poradzić? To Chrystus wyzwala prawdziwie. On daje wolność. Jednak wyzwolenie przychodzi przez krzyż. Dlatego tak ważne jest, aby jednoczyć się z Nim nie tylko w radości i chwale, ale także w męce i śmierci. Warto pytać się więc o swoje trwanie przy Jezusie. Czy pragniesz Go w swoim życiu i za Nim tęsknisz? Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Proś Boga, by dał Ci czynić dla Niego to, o czym wiesz, że tego chce i chcieć zawsze tego, co Jemu się podoba. Abyś rozpalony ogniem Ducha Świętego mógł iść śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.